A nie miałaś takiej obawy, że strefa czasowa może to być jakaś bariera? Jakbyś trochę powiedziała na przykład, czym różni się ten rynek chiński od tego polskiego i pod kątem na przykład, nie wiem, prawnym. Czy, czy to obyło się bez żadnych problemów? Nie. Czy nie było wtedy fakapów? Up? Fakapów Były. Czy straciłam dużo pieniędzy? Tak. Cześć, ja nazywam się Kamila Gorzycka, witam Was na kanale Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj mam okazję i przyjemność rozmawiać z Sandrą Książek. Cześć, Sandra, która Cześć. przyjechała tak naprawdę prosto z Kambodży. Tak. Nie, nie patrzeć. Sandra ma firmę, która nazywa się Fullbacks i zajmujecie się głównie importem z Chin. Tak. Zabyś mogła tutaj więcej powiedzieć właśnie o Twojej działalności? Mhm. Tak, żeby zrobić jakiś taki wstęp, to byłoby super. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Głównym partnerem kanału jest Loża Przedsiębiorców. Dołącz do zamkniętej biznesowej społeczności, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Ok, także cześć jeszcze raz. Cześć. E, tak, zajmujemy się importem z Chin, ale nie tylko z importem gotowych produktów, bo również produkcją w Chinach. Wszystko zależy od tego, czego oczekuje nasz klient. Mm -hmm. Jeżeli klient oczekuje. Półproduktów, importujemy dla niego półprodukty. Jeżeli klient oczekuje gotowych produktów, mhm. czyli na przykład mieliśmy import wesołego miasteczka, czy też placu zabaw, dużego parku rozrywki, no to importujemy park rozrywki. Każde zlecenie jest dla nas inne, więc yy, dostosowujemy narzędzia i ludzi do tego, jakie jest zapotrzebowanie naszego klienta. A z tego co wiem, to też macie mm, biuro w Polsce? Tak. Dobra, to jakbyś mogła też powiedzieć, bo jest w Krakowie byłam ostatnio. Tak, więc tak. super przestrzeń i fajnych też ludzi macie. Dzięki. Czyli przylatujesz do Polski? E, tak. Spędzasz też czas tutaj w Krakowie na miejscu w biurze? Tak, bo to można by było powiedzieć, tak. że biura mam i w Chinach tak. i w Polsce. Myślę, że to jest moja przewaga konkurencyjna, że jesteśmy na miejscu w Chinach i klienci sobie też to cenią. Ja również, dlatego że nadzorujemy cały etap zamówienia, a nie mhm. tylko zlecamy komuś, czyli byśmy mieli jakiegoś, yy, yy, jakąś osobę chińskojęzyczną tak. w Chinach, której to zlecamy i co dostajemy, to dowiadujemy się dopiero, wiesz, jak otwieramy kontener tak. na rampie. Yy, no to tego nie ma yy, i to jest jakby nasz. Yy, myślę, że coś takiego czego klienci od nas oczekują, mhm. że jeżeli inwestujesz pieniądze w import, potrzebujesz importować towary z Chin, to chcesz, żeby firma, której to zlecasz, zaopiekowała mhm. się tym kompleksowo, ba, nie robiła tobie w przyszłości konkurencji. Czyli klienci, jest to, jest, to jest to jest istotne Faj. dla mnie. <laughs> wie że klienci przychodzą do mnie i wiedzą, że ja nie sprzedaję mhm. e, na przykład y, nie mam e-commerce'u, więc jeżeli klient ma dobry towar i przychodzi do mnie, bo chce zaopatrzyć tak. sklep internetowy, to ja mu nie ukradnę jego pomysłu na biznes, nie wezmę, nie, albo nie zacznę jeszcze y, komuś innemu oferować, bo tak wymaga, wiesz, jakby mamy higienę swojego biznesu, tego nie robimy. A zdarzyło się wam, że jakaś konkurencja próbowała wam albo podebrać klientów, albo. A to jest, myślę, że takie... notoryczne. Ja też sprawdzam konkurencję. Też Uwielbiam to. Dzwonię do konkurencji dlaczego? Dlatego, że mm, oddech na plecach pomaga mi się rozwijać i okay. jest to dla mnie bardzo motywujące, że jak konkurencja nas naśladuje, czyli my coś wymyślamy, tak. e, na przykład nie, nie seks zdjęcia ładowania kontenerów. No, nuda. No. Ale jeśli pokazujesz że to robisz jest tam logo naszej, naszej firmy, czyli dajemy zwykły telefon z naszym logo i klient widzi, że jesteśmy faktycznie na załadunku, to znaczy, że pracujemy. Mhm. Wiele firm mojej konkurencji mówi, że pracują, a ja wiem, jaka jest prawda. Okej, okay. czyli tak sprawdzacie? Lubię, też liczycie, lubię też patrzeć lubicie? na to, w, w jaką stronę idzie rynek, yy, czyli moja konkurencja, w czym się rozwija mhm. i to jest ciekawe, ja nie walczę z konkurencją. Ja ich obserwuję, ale my chodzimy razem na obiady. Pozdrawiam. Aha, to, uważam, I to jest ciekawe, to jest jakby pomagam, tak, pomagamy sobie, bo uważam, że y, lepiej y, ze sobą współpracować niż się niszczyć. Nie ma sensu kierować tam swojej energii. Skąd w ogóle y, Kambodża wcześniej były wiem, Chiny, jak rozmawiałyśmy? Tak, tak. Y, jakbyś trochę tu przybliżyła. Znam tą historię, ale mhm. fajnie byłoby, żebyśmy jeszcze raz ją sobie omówiły. Jasne. Czemu nie coś innego? Kurczę, wiesz, co z przypadku. Jakby kiedyś kupowaliśmy dla siebie i sprzedawaliśmy to na Allegro. Tak. To było bardzo dawno temu. Potem pomagaliśmy innym robić zakupy w kinach. Ile lat temu? O Jezu, na pewno powyżej 15. No to sporo. Tak. I czy to obyło się bez żadnych problemów? Nie. Mhm. <grym> czy nie było wtedy fakapów? Up? Były. <grym> czy straciłam dużo pieniędzy? Tak. Ale czy żałuję? Nie, dlatego że. Jakby nauka kosztuje, dziś to wszyscy wiemy. Tak. Ja muszę, się, ja się nie uczę na błędach cudzych, niestety, byłoby taniej. Uczę się na błędach własnych. Też Nie, nie jest tak, że uczę się za każdym razem. Czyli jeśli coś mi się nie udaje, mhm. to od razu to y, poprawiam, dlatego że czasem czegoś nie widzę. Mhm. Musi coś się drugi raz wykoleić. Tak mam na przykład z układaniem firmy, Też. żeby to cały czas, wiesz, y, 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 pracowało i uszczelniam ten proces. To, co y, y, działało kiedyś, mhm. nie musi działać dziś. Więc, jakby, to też trzeba na tym cały czas siadać i patrzeć, czy my idziemy w kierunku, w którym chcieliśmy. I zaczęliśmy na tyle pomagać znajomym, że stwierdziliśmy, że to się przenosimy do okay. Chin. Z Polski. Tak, bo lataliśmy do Chin, ale stwierdziliśmy, że przenosimy się do Chin. No i zaczniemy tam, jakby, na miejscu tak. doglądać. No bo jeżeli latasz, jest to dla ciebie męczące, bo dużo czasu spędzasz w podróży, no to, no to trzeba podjąć jakąś decyzję. Przenieśliśmy się do Chin, zaczęliśmy, yy, wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić import dla innych mm -hmm. i pamiętam jak dziś i to łapie mnie za serce, bo wtedy musieliśmy y, ludzi, ludziom sprzedać naszą wizję tego, co będziemy robić i wtedy obiecałam mojemu partnerowi, że obiecuję ci, że za pięć lat będziemy firmą, w której chce się pracować że ja się o to postaram. Nie dlatego, że będziemy super płacić, bo to jest jakby yy, jedno, tak. ale że będę miała wizję i że zarażę tą wizją innych. I wydaje mi się, jestem pewna, bo wiem, bo widzę CV, które napływają, nawet jeśli nie mam otwartej rekrutacji, jest to dla mnie bardzo miłe. Bo to znaczy, że nie tylko robię dobrze biznes, ale też dlatego, że ludzie lgną do nas, chcą, się czegoś nauczyć, ale też jakby to, jak my się komunikujemy w firmie, jakie mamy zasady, to z, y, współgra z innymi osobami, które tak. chcą z nami przebywać, to jest bardzo miłe. Atmosfera też jest ważna. Tak. Więc pewnie też dbać ale o Ale to. zobacz to, każdy mówi, każdy no. w, na rekrutacji mówi, dla mnie ważna jest atmosfera. Tak. Ale tego nie dostajesz w momencie, kiedy przychodzisz do firmy. Dla mnie warta, ważna jest atmosfera. Przychodzę do firmy, dajcie mi dobrą atmosferę. My to tworzymy. No, jako ludzie, czyli jako organizacja. Czyli ty również tworzy, jesteś puzzlem, który tworzy tą atmosferę, ale każdy o tym mówi. Dla mnie ważna jest atmosfera. No to twórzmy to razem. Co dajesz, to zbierasz. Masz tak, że na przykład, jeżeli widać, że są osoby, gdzie wprowadzają jakieś tak takie dziwne zachowania i to wpływa na inną grupę, to po prostu macie jakieś rozmowy i dbacie o to, żeby no, nie było tego złego wajbu, tej złej takiej energii przysłowiowej, jak to się mówi. Wiesz, co to zależy? Zależy, co kto robi tak. i jak to wpływa na organizację, bo ciężko nawet jak robisz kilka etapów rekrutacji, stwierdzić, że ktoś się nadaje czy nie. Oczywiście dobrze tak, nam się no? rozmawia, tak, ale to nie wystarczy. E, oczywiście też uważam, że e, nie chcieć to gorzej jak nie umieć. Też czyli jak uważam. ktoś przychodzi, a chce się nauczyć, to jest to super osoba, czyli tak. wlewasz tą wiedzę. E, w niego on potem. Najlepiej jest jak uczeń przerasta mistrza, więc to jest też fajnie patrzeć, jak ktoś rośnie, y, kto współpracuje z tobą, tak? Mhm. Że jakby też się doszkala y, sam we własnym zakresie. Ale jeżeli są rzeczy, gdzie ktoś y, wpływa na morale zespołu, mhm. i jak to się mówi w Chinach, a na pewno w Polsce też, tak. że jeżeli jest zgniłe jabłko w koszyku, to ono ci rozłoży pleć na wszystkie jabłka. Trzeba je wyciągnąć. Nie ususzyć, nie pozostawić samemu sobie, trzeba je wyciągnąć. I czasem to jest jedyna opcja na to, żeby nie psuć jakby zdrowia tych innych jabłek. A mieliście takie na przykład sytuacje, że ktoś od was odszedł i próbował konkurencyjnie coś nie. założyć. Nie mieliście. Nie dlaczego? Sytuacji dlatego, że y, nie, dlatego, że my naprawdę jesteśmy w Chinach. Ja okay. nie tylko o tym mówię, czyli za tym musiałby iść. Y, Mm, upór, zmiana życia mhm. to nie jest takie proste, żeby dziś mhm. wiesz, wyprowadzić do Chin, zmienić całe swoje życie. Ja nie posiadam dzieci, więc dla tak. mnie była łatwiejsza ta decyzja, bo to była tylko moja decyzja i o mnie. To też nie jest biznes tak? polski, nie? Tak. To jest kawałek drogi. tak, ale tam też trzeba się nauczyć, yy, bo biznes prowadzony w Polsce, nawet jakbyś miała, nie wiadomo mhm. jak super, jak próbujesz przenieść na Chiny. Czy na jakikolwiek inny kraj, nawet ościenny do Polski, tak? On mhm. będzie inny, bo jest inna specyfika rynku. A jakbyś trochę powiedziała na przykład, czym różni się ten rynek chiński od tego polskiego i pod kątem na przykład, nie wiem, prawnym, czy tak jak macie, macie ułożony biznes w Chinach, ale na przykład masz też oddział tutaj w Krakowie, nie? Mhm. Czy widzisz jakieś takie różnice, które są. No, takie mocno, mocno się odznaczają, że coś jest według ciebie na przykład fajniejsze w Chinach, a w Polsce jest czymś trudniej, bądź też na odwrót. Czy widzisz jakieś takie różnice między rynkiem polskim a chińskim? Jak to z twojej perspektywy wygląda? To też się zmienia na przestrzeni lat, tak. ale na pewno y, y, kultura pracy w Chinach y, jest inna. Ta mm -hmm. praca nie jest konieczna do przeżycia, tylko ona jest, y, 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 ona jest twoim... Również częścią Twojego życia. A. Czyli e, prac, pracujesz po to, żeby zarabiać pieniądze, ale również się doskonalisz i jakby nikt nie narzeka w Chinach, i tu nie mówię o wykorzystywaniu mhm. pracowników, na to, że e, pracuje się na przykład w, w Chinach jest przerwa. U nas na przykład tak. półtorej godziny to jest przerwa lunchowa, która nie jest wliczona do godzin pracy. Więc z, automa z automatu, ale nie tylko u nas. Tak. Jakbyś chciała załatwić coś w urzędach, mają po prostu, wiesz, od godziny do, tak. do trzech nawet tak. wyciągnięty czas, w którym ludzie nie pracują, czyli jedzą. Tak. Wspólne posiłki są bardzo ważne, bo budujesz wtedy relacje. Chińczycy o to bardzo dbają. Czyli są bardzo relacyjni. Tak. No bo tak naprawdę relacją zbudujesz więcej niż pieniędzmi. A to ja się zgadzam. Ja uważam Więc też tak o same, no? to jest dla mnie też większa wartość, tak. tak? Ta relacja. Dlatego ja też z nimi chodzę jeść. Yy, jesteśmy i to jest dla mnie normalne. W mojej yy, firmie rozmawiamy do siebie na ty. Ja nie potrzebuję mieć lepszego, yy, lepszego yy, biurka. Żeby, albo mhm. osobnego. U mnie jest taka specyfika. Nie mówię, że to jest jedyna prawda, tak? Ja mówię o sobie. Tak. Nie potrzebuję osobnego biura, żeby ktoś wiedział, że ja tu jestem najważniejsza. Nie mhm. potrzebuję plakietki, żeby każdy wiedział, że jestem właścicielem firmy, tak? Mhm. Tylko mamy relacje, jesteśmy na ty, chodzimy razem jeść, jemy to samo, yy, rozmawiamy o problemach nie tylko tych, które mamy w pracy. Też tych prywatnych? Tak. Czyli I się to jest zielicie. niesamowite, tak. Jak na przykład w Chinach. Yy, Większą częścią mojego teamu są kobiety, ale tu, żeby była jasność, ja jakby zatrudnialiśmy kobiety na tamten moment, bo dziewczyny były dobre w relacjach. Wydaje mi się, że w Chinach kobiety są lepsze w relacjach, dlatego że to też jest inny kraj. Nie mówi się o emocjach. Tutaj to o jest emocjach? ciekawostka, tak. No. Nie mówi się o emocjach. Może to dopiero przyjdzie, ale na przykład. I nie ch chciałabym, żeby jakby ktoś, kto tego będzie słuchał, nie oceniał tego, okay. bo z punktu mnie polki również jest to nie do przyjęcia, mm -hmm. ale tak jest w Chinach. Czyli kobieta po urodzeniu dziecka. Pracuje na przykład w Chinach, nie ma L4 na ciąży. A, okay? Czyli nie ma tak jak kobieta? Nie. Polsce. Kobieta pracuje do ósmego miesiąca ciąży. Mhm. Jeżeli się czuje źle, dogadujemy się, bo ja cały czas mówię, że jeżeli będziesz tak. się czuła źle, rozmawiamy, idziesz na przykład do domu, pracujesz, jeżeli możesz, mhm. tak? Pierwsza moja menadżerka pracowała do samego końca, nawet jak była na porodówce, jeszcze pracowała. Zabieraliśmy jej ten komputer. Po półtorej miesiąca kobieta wraca, ma. Jeżeli ma tą zdolność finansową, to może sobie wykupić taki miesięczny support ze stron, na przykład pielęgniarek, której pomagają mhm. i ona wtedy ma czas na odpoczynek. Tak. Jeżeli nie, to przyjeżdża ktoś z rodziny, też pomaga, więc te relacje one nie są tylko po to, żeby robić razem biznes, ale ludzie sobie pomagają i to jest wspaniałe. Następnie wraca. A dziecko, na przykład u mnie, u mojej menadżerki, pojechało do jej rodziców mhm. i tam jest wychowywane. Czyli Widzą się raz ale. w roku na chiński nowy rok, dlatego Chińczycy czekają na ten chiński nowy rok, dlatego fabryki często dają więcej niż 7 dni, które daje mhm. państwo. I u nas też jest więcej, po to, żebyś mógł wrócić do swojego domu rodzinnego, pobyć ze swoją rodziną, bo często dzieci nie są przy rodzicach. A okay. jeśli są, to tak czy inaczej, rodzice, zazwyczaj pan męża, pomagają w domu, czyli mieszka się klanowo mhm. i rodzice pomagają ci w wychowaniu dzieci. I nie ma nic złego w tym kulturowo, że rodzice pracują. Mhm. Na przykład do 18 do 18 dziadkowie zajmują się dziećmi. Okay. Po 18:00 rodzice wracają, mają jeszcze chwilę na czas z dziećmi, a dziadkowie idą na przykład na, na tańce, na rytmikę, co było dla mnie szokiem, kiedy pojechałam do Chin, ale to jest wspaniałe. To mnie łapie Aktywni za serce, są. dlatego że mają jakiś cel w mm -hmm. życiu. W Polsce, na przykład, kiedy byłam młodsza, y jeździliśmy do osób, które były samotne. To mogły być małżeństwa, które na przykład były bezdzietne tak. i nikt ich nie odwiedzał. I dla samej tej rozmowy, że przyszliśmy, wypiliśmy razem herbatę, tak, poglądaliśmy tak, zdjęcia, tak, wiesz z młodości i tak dalej, nie. że ktoś mógł porozmawiać. To było dla nich bardzo ważne, niejednokrotnie te osoby płakały, to mnie mocno mhm. łapie za serce, bo ja też jestem relacyjna. I teraz wracając, yy, nie, różni się, nie różnią się Chiny od Polski pod względem tego, że musisz płacić za pracę. Okay. Ale jeżeli wracając, bo widzisz, już się rozgadałam, jeżeli mamy półtorej godziny yy, przerwy w pracy, mhm. to nikt nie ma pretensji, że siedzi do 18.30 w pracy. To jest okej. Okay. Tak, i to jest okej, okay. przyjęte całkowicie y, OK Oczywiście, że nowe pokolenia, które przychodzą, y, mogą mieć inne spostrzeżenie, ale zastanawiałam się ostatnio, czy to jest problem pokoleń. Wiele osób mówi, pokolenie takie, to jest to, a pokolenie takie, to jest to. A, mi a z mojego doświadczenia wychodzi, że ja potrzebuję ludzi głodnych. Głodnych, głodnych, którzy coś chcą osiągnąć, którzy tak pragną czegoś osiągnąć mhm. i ja nie mówię, że w dobrych domach, gdzie rodzice dbają o to, żebyś wszystko miał, ludzie nie bywają głodni. To też zależy od, tak. od wychowania, od znajomych, a czasem od prywatnych predyspozycji, bo nie chcesz tak, tak e, przejąć, no? na przykład tego, co mają rodzice i to też jest ok. Każdy nie każdy wybiera sukcesji, inaczej, tak? tak, ale na przykład u mnie ja sama jestem z biednego domu, więc okay. co mi pomogło, to to, że ja już nie miałam nic do straty. Biedniejsza bym nie była i ja byłam głodna. Jeżeli całe życie słyszysz, że nic z ciebie nie będzie, mm -hmm. to masz ochotę. Same. Wiesz, że jesteś niewystarczający, bo masz to wbite. Ja tak. wiem, że to jest to, z czym ja pracuję, tak. ale ja ciągle chcę udowadniać. I nigdy nie jest mi wystarczająco, czyli układam sobie coś, doszłam do tego celu, czyli dla mnie. To, że chce się u mnie pracować, to mhm. jest to, że przychodzą ludzie z zewnątrz, nawet kiedy nie mamy otwartej rekrutacji. Jest dla mnie miłe. Sami to. Się przychodzą. Tak, przychodzą, sam. wysyłają CV e, i to jest dla mnie miłe. Teraz otwieramy stronę kariera, bo chcemy mhm. mieć nabór cały czas. Jakby ja chcę stwarzać miejsca pracy, bo mogę. Mam do tego narzędzia, mhm. żeby stworzyć miejsce pracy, jeśli przyjdzie ktoś odpowiedni, gdzie zobaczy tą wartość, czyli on wniesie wartość do firmy. Stworzę mhm. dla niego miejsce pracy. Nie jest to dla mnie problemem. I dlatego, że wiem, że on wniesie później, czyli razem budujemy tą firmę. Ja po prostu zasiałam jakieś ziarno mhm. własnej wizji. A reszta osób, które przychodzi, pomaga mi uwierzyć w to, że to jest fajny cel. Możemy jeszcze coś innego zrobić tak. dookoła tego. Do I te. Te rzeczy, które wychodzą w międzyczasie, też są wspaniałe, i one nie muszą koniecznie przychodzić ode mnie. Czyli to nie jest tak, że u mnie w firmie jedyną słuszną decyzją jest moja decyzja. Mhm. Nie. I to mi się podoba, bo ja nie potrzebuję klakierów, popleczników, osoby, które przyjdą i powiedzą, tak, tak robimy, tak robimy, bo ja tak powiedziałam. I, i zrzucam odpowiedzialność na mnie, bo ja tak powiedziałam. Przecież ja też się mylę. No tak. Ale też jakbym tak jak. W... Tak jak rozmawiałyśmy i wcześniej, no to mm. też u ciebie jest ważna ta relacyjność i tak, budowanie. Czyli tak. to powoduje, że ludzie też chętniej przychodzą, nie ma u was tych podziałów y, takich. Nie chcę iść. Nie chcę, ich. chcę, żeby to y, wybrzmiało z mojej strony. Ja nie uważam, że świat powinien być podzielony na męski i żeński mm. naprawdę. Ja uważam, że podziały nie przyniosą niczego dobrego. Że tak. kobiety tylko z kobietami, a mężczyźni tylko z mężczyznami. Nie uważam. Uważam, że y, naprawdę możemy stworzyć taką symbiozę, że współpracujemy ze sobą. Tak. Czyli nawet jeżeli masz konkurencję, zaproś konkurencję na obiad, porozmawiaj. Tam jest też człowiek. Tak. On Powiedz coś od siebie, daj tipa. Jakby daj jakąś wskazówkę, powiedz, co robicie, gdzie idziecie. Niech on też się rozwija. Bo jak już osiągniesz ten szczyt, to co, co później? Jakby, jak nie masz z kim walczyć, wszystkich zostawiłeś w tyle, no. tak? Na przykład chcesz być y, najlepszy w czymś. No i co? Nie wiem, czekasz na mecie, aż inni to biegną? Daj sobie szansę na to, bo to też są fajni ludzie, tak. żeby oni też coś wnieśli. To jest takie... dodaje pikanterii, jeżeli masz y, konkurencję. No jest większa ekscytacja troszeczkę. Kurczę, i te małe takie sukcesiki w bitwach, nie w wojnach, one też są fajne. Jest 1-0 i my się znamy, nie? No tak. jak, jak się widzimy na targach, przychodzimy i się witamy. I to jest niesamowite, bo mam taką konkurencję. Ale jest jakaś kultura zachowana. Tak. Jeżeli chcesz, by o twoim produkcie, usłudze, twojej firmie lub evencie dowiedzieli się widzowie i słuchacze naszego kanału, to napisz do nas na kontaktmałpa.uniwersum.com. Czekamy na twoje zgłoszenie. Wiesz co, nie powinno, są rzeczy, których się nie robi i ta kultura nie powinna być tylko do klienta, powinna być również tak. wśród konkurencji. Nie mówię o jakiejś zmowie... Bo to też nie chodzi o to, żeby się zmawiać cenowo, tak? No y albo co robimy, czego nie robimy i, i mhm. trzymamy rynek w ten sposób. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mm, nie robię rzeczy, które, które nie chciałabym, żeby ktoś wobec mnie zrobił. Tyle. To jest takie proste. A jakie umiejętności uważasz, tak z perspektywy kobiety, dla ciebie były kluczowe? No bo mówiłaś, że no, miałaś trudno. I mm. y jakie tak teraz, jak sobie myślisz o tym te umiejętności były przydatne, które miałaś i one pozwoliły ci, wiesz, no, do, tą drogę do tych Chin, teraz ten fullback już jest tą fajną firmą. Co takiego? Miałaś w sobie tylko taką pewność siebie, głód, chęć. Co takiego było? No bo wiesz, jednak z Polski przeniosłaś się do Chin. Okej. Okay. No i no, to też nie był łatwy start dla ciebie, nie? Ja na co dzień nie jestem osobą pewną siebie, choć wiem, że mój awatar tak wygląda. Wygląda. Tak. Już o tym tak, się, tak. Nie? I to nie tyle taką... osób mówi, że ja tak. wyglądam na taką e, osobę pewną siebie. No. E, a na przykład w domu ja lubię swój spokój, lubię swoje akwarium. Wróciłam do, do akwarystyki, mam głupiki, najtańsze ryby. Przynosi mi to ogromną satysfakcję, kiedy w niedzielę mogę sobie umyć akwarium. Ty masz tyle akwarium? Tak, tak, ponad Lubisz 300 litrów netto tak, tak. Uwielbiam, uwielbiam zwierzęta. Co mi pomogło? Tak. Mm. Wiesz co? Powiem inaczej. Kiedyś myślałam, że to, że pochodzę z biednego domu, to dobrze, bo jestem głodna. To ma też swoje ciemne strony. Ma. Ja nie otrzymałam miłości, więc y, lgnęłam do każdego, kto dał mi uwagę. Y, myśląc, że może to być y, przyjacielstwo, miłość mm -hmm. i tak dalej, co często okazało się. Rozczarowaniem mm -hmm. później, tak. Y I też, na przykład, u mnie w domu nie rozmawiało się na temat emocji. Ja nie potrafiłam nazwać emocji, które czuję. Ja byłam emocją wtedy, więc mm, reagowałam płaczem. Do tej pory mam często tak, że jak otwieram się na jakieś prywatne tematy, to płaczę. Ja wiem, mm -hmm. gdzie mnie to zabiera. Ja w domu, moje, moje zdanie nie było ważne, jako dziecka. Nie, nie, Słyszałam mm. często, dzieci ryby głosu nie mają, więc wiedziałam, że obojętnie sobie nie powiedziała. Czy mnie coś boli, czy to jest to nieważne, tak? I teraz emocje czytania innych ludzi, znaczy, mm, co było mi pomocne, tak. to czytanie innych ludzi. Powiem ci coś, co nie jest przyjemne. No. Kiedy ja otwierałam drzwi od domu, ja wiedziałam po zapachu, co ja tam zastanę, jak powinnam się do tego przygotować. Okay. I teraz, jeżeli ja kogoś spotykam. Ja go obserwuję i wiem, yy, czytam jakby intencje. To nie, nie zrobisz tego na pierwszym spotkaniu, dlatego zdarzają się fakapy w rekrutacji. tak? Mm -hmm. Dlatego mam HR teraz do rekrutacji, ale nadal w niej jestem. Czyli ja nadal mam, bym powiedziała, to szczęście, że mogę być tym ostatnim ogniwem. Jeżeli ktoś dotrwa do ostatniego etapu rekrutacji, to my siadamy do normalnej rozmowy. Czego oczekujesz? Mm -hmm. Jakby Jakie to odpowiedzi przeważnie? czego ktoś oczekuje no właśnie tej atmosfery w poprzedniej firmie atmosfera była zła i trzeba spojrzeć że jeżeli wychodzisz z roszczeniowej postawy mm -hmm. czyli przychodzisz gdzieś dajcie mi atmosferę to to tak nie działa bo ty też tworzysz tą atmosferę jeżeli jest jakieś środowisko toksyczne i jesteś w nim a o ale nie czyścisz tego środowiska czyli nie reagujesz w żaden sposób tak. to też na to dajesz przyzwolenie i potem jesteś tym zdrowym jabłkiem, który, które nabiera tą pleśnię od tego zepsutego jabłka. I potem dzieje się tak źle, że ludzie nie chcą w tym przebywać, bo ta toksyczność jest ciężka. Ale no, możemy przegapić moment tej toksyczności nie? albo tego, że ktoś przychodzi do ciebie, żeby na przykład no wiesz, dla mnie, jeżeli ktoś przychodzi do pracy i mówi. Jest 8:15, byle do 15, byle do 15. To, to, to hmm. obniża również moje morale, bo moje, czyli jeżeli ja coś takiego widzę, mm -hmm. nie chcę przybywać z takimi ludźmi, i obniża też morale zespołu, czyli yy, po co taka osoba jest, żeby od wypłaty do wypłaty, ale nie wnosisz wartość. Tak. A pomyśl o sobie jako o wartości, czyli ty wchodząc do firmy, też możesz wnieść wartość. Tak? Mhm. My oczekujemy tej od świeżej osoby, innego spojrzenia i też tego, że przychodzisz już do jakiegoś utworzonego środowiska, ale ty wnosząc swoją energię, też wnosisz coś, więc ty jesteś również ważny. Powiem ci, co zrobiliśmy. Tego jeszcze nie ma i to jest śmieszne dla Dobra. mnie. Uparłam no. się mega, nie? No dawaj. Stwierdziłam, że u mnie najgorzej w związku z tym, że mam biuro w Chinach i w Polsce, tak. komunikacja. Pomimo tego, że rozmawiam w języku angielskim, to nasze myślenia albo na przykład Chiny, spostrzeżenia, yy, nasze systemy wartości, wiesz, to mhm. inne jest myślenie chińskie niż polskie, tak. yy, to stwierdziłam, że żeby pokazać, że Ty również jesteś wart, yy, ważny że ty również wnosisz wartość do naszego teamu, pomimo tego, że jesteś jedną na przykład z 50 osób, które u mnie teraz pracują mhm. w, w dwóch zespołach, to na ścianie będziemy robić takie zębatki, koła zębate. No. I w tych kołach zębatych będą zdjęcia nas. Wiesz, być może to będzie ewoluować Wszyscy? w przyszłości. Każdego. Okay. Żebyś zobaczył, że cały mechanizm, to jesteś również ty i ty również swoją energią, tym czy ci się chce, czy dowozisz, wpływasz na pracę innych kółek zębatych mhm. i chcę, żeby to wpłynęło na, na to, jak inni odbierają swoją osobę w organizacji. To jest jedna rzecz. Mm -hmm. I to będzie i w Polsce, i w Chinach. Że każdy z nas będzie mógł sobie podejść do tych kółek, zobaczyć, jestem tu, obojętnie jak to będzie y, rozłożone. Tak. Nie, że wielkie koła zębate, to menadżerstwo, a ja to już ogromna, wiesz, jakieś nie ogromne... Podziałów nadal. Nawet nie Nie, nie, nie. Jedyne okay. to będą kolory, one będą całkowicie przy, y, przypadkowe i tak. chodzi o, o jakby kolory y, nasze, naszej firmy, tak. tak? Które mamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, będziemy robić speed datingi. O. Zaczynamy <laughs> rozmawiać, czyli chcę, bo mamy już monthly, czyli siadamy, zobacz to. Jak pracujemy w zespołach yy, i mamy, na przykład u nas, byłaś u nas, to wiesz, tak. mamy podział na yy, biura. Tak. I pomimo tego, że rozmawiamy w języku polskim, to biuro A może całkowicie nie znać problemów mm -hmm. biura B. Zgadza się, tak. Tak? No, no, czyli ciekawe. jest na zasadzie, podam Ci przykład. Prosi yy, specjalista o rozliczenie dział finansów. I mm. dział finansów nie robi tego od ręki. I specjalista jak to interpretuje? Ona mnie nie lubi. Albo, albo chce mi udowodnić, tak. że jest lepsza, bla, bla, bla i tak mm. dalej. Okazuje się, że ja poprosiłam o jakiś raport, który trzeba natychmiast zrobić. Albo nam się coś wylało w drugim dziale albo y, zmieniliśmy jakąś y, strategię, czyli inaczej proces rozliczania klienta. Musimy najpierw musi się zadziać coś, żeby mm. rozliczyć klienta, tak? I jeżeli jedno biuro z drugim nie rozmawia na temat tego, to oni nie wiedzą jak wygląda współpraca, jak wygląda praca w drugim biurze, a to jest istotne dlatego, że ona wpływa na twoją pracę. I teraz jeżeli ty zostajesz z interpretacją własną, własną, która jest niesamowicie, tak. jakby to, co interpretacja własna potrafi zrobić z myślenia człowieka, jakby z. Y no to jest różnie. Jezu, yes. to, to nigdy to nic, z, tego, nic z tego dobrego, dobrego nie wychodzi. Tak, to się nie, z tym nie, nie, nie. No. Interpretacja własna jest dobra, jeżeli my mamy coś do ocenienia, idziesz sztukę, oglądasz, każdy może zobaczyć coś innego i to jest fajne. Ale jeżeli zostawiasz przestrzeń na interpre interpretację własną, musisz się liczyć z konsekwencjami, dlatego że to co widzimy, na przykład widzimy jakąś sytuację, i tak. moja, moje spostrzeżenie na daną sytuację i twoje będzie inne, bo, bo jesteś jesteśmy z innego innym, domu, tak. mamy inne systemy wartości, mamy inne jakieś yy, spostrzeżenia. Czyli moje widzenie danej sytuacji i twoje będzie inne. W pracy w zespole też fajnie Dokładnie, widać, nie? Każdy... Dlatego nie chcemy tego robić i wprowadziliśmy Monfli. I teraz wracając do speed, yy, speed datingów, będziemy robić tak, że będą mieli kole Chiny z Polską. Okay. Będziemy robić takie jakby, chodzi mi o to, żeby Polska zrozumiała, że Chiny nie siedzą i nie myślą sobie, jak tu przedłużyć im zlecenie, mhm. e, żeby czegoś nie dowieść. Tak. A żeby Polska zrozumiała, że zakup to też jest proces, i tam też się potrafi wiele rzeczy po prostu wykrzaczyć. Mhm. Tak? I chodzi o to, żebyśmy nawzajem siebie zrozumieli. I teraz też jako firma, bo ja też wiesz, jako, jako firma e, się rozwijam, e, Kiedyś pracowaliśmy w systemie operacyjnym JTB, jakoś to będzie, tak? Jakoś to będzie, tak. Znamy tak, ten tak, system tak. tak. Wydaje mi się, że y to jest ok na jakiś czas, no. ale kiedy chcesz y rosnąć albo zacząć się liczyć, albo wiesz po prostu wiedzieć, czy to, co robisz, ma sens, to już nie trzeba zacząć. Jakoś to było. Tak, 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 <śla> tak. To już musisz usiąść, przeliczyć, zobaczyć no. y i też y wtedy liczby ci pokazują, gdzie powinnaś inwestować swój czas, pieniądze. Liczby ci pokażą. Czy faktycznie potrzebujesz tego kolejnego handlowca, który dowozi, dowozi, już zaraz będzie, który, który już się, ma potencjalnego klienta, jezu, jaki to jest potencjał. Mhm. A potem się okazuje, że no jednak no nie wszedł, nie? Dany lead. i um, speed datingi pomogą mi w zrozumieniu. Poprawie komunikacji. I też, jakby chcę w przyszłym roku zrobić tak, żeby firma też miała swój cel. Nie tylko działy. Ja hmm. nie chcę ich dzielić. Czyli Chiny, zespół Chiny, zespół Polska. Chcę, żeby oni mieli jakiś wspólny cel, bo hmm. tak naprawdę zale mamy ten sam mianownik. Żeby ten Nam zależy. Się też. Żeby nasz klient był zadowolony, żeby nasz klient wrócił, żebyśmy to dowieźli w najwyższej jakości, którą hmm. e, jakby. Mamy ustaloną i nie chcemy w związku z rozwojem firmy jej stracić mhm. w, w jak najkrótszym czasie, mhm. bo wtedy nie generują mi się większe koszta, tak? I jeżeli zrobię, ustalę im wspólny cel, mhm. to zmuszę ich niejako do tej komunikacji, do zrozumienia, do współpracy i do pomocy, bo na ten moment oni współpracują między sobą na zasadzie HIDY, współpracują razem, Polska razem. Ale my mamy jedną firmę. Jedno. Ja chcę to scalić. I ja chcę, żeby oni między sobą, po pierwsze, rozumieli swoje mhm. problemy jakby pracy codziennej, a po drugie, żeby sobie pomagali, podpowiadali sobie, mhm. bo my walczymy o to samo, walczymy, mhm. pracujemy, pracujemy na to samo, mamy teraz. wspólny mianownik. A nie miałaś takiej obawy, że strefa czasowa może to być jakaś bariera? Nie macie tutaj problemu ze strefą czasową, jeżeli chodzi o współpracę Chin z Polską, czy macie na to jakiś taki system wewnętrzny, jakieś określone godziny? Mhm. Jest, jest, jest jakby, wiesz, no, Polska do Chin to jest 6 godzin. A jest. Także Polska zaczyna pracę od siódmej rano, mhm. jak w urzędach. Tak. I to było ciekawe, bo na ostatnim zjeździe loży, na śniadaniu, wiesz, jemy śniadanie, uwielbiam to, co się mm. dzieje, czyli siadamy na, na śniadaniu, i tam wpadają takie typy przy luźnych rozmowach, mm -hmm. które mi otwierają głowę. I to nie takie jest nic nowego. Też, no? I to nie jest nic tak. nowego, tylko po prostu ja tam ja tego nie zauważyłam. I mówi do mnie Mariusz, pozdrawiam. E, zobacz. Twoim klientem jest przedsiębiorca. Mm -hmm. Ty też jesteś przedsiębiorcą. Kiedy przychodzisz do pracy, najpierw gasisz pożary w firmie. Po pierwsze, przedsiębiorcy raczej nie zaczynają pracy o siódmej. Przychodzą na ósmą, dziewiątą, w zależności, no. mówię o, o, o szefie, tak? tak? Bo kim, kto. Kto jest u mnie moją buyer personą? To jest osoba, która ma swoją firmę i nadal jest zaangażowana y, operacyjnie. Mhm. Czyli to ona rozmawia z nami na temat inwestycji, jaką jest import produktów z Chin, tak? Mhm. I on najpierw gasi swoje pożary. Następnie rozeznaje się, co się dzieje w firmie, a dopiero później myśli o tym, y, że musi na przykład zadzwonić do specjalisty i z nim obgadać, co tam się dzieje u niego w, w, w zleceniu. Tak. Jeżeli my zamykamy biuro w Polsce, bo otwieramy się wcześniej ze względu na Chiny, żeby no. jak najdłużej z nimi mieć kontakt, a zamykamy się o 15, to tak naprawdę ten przedsiębiorca potem odbija się od, od słuchawki, tak dzwoni, nikt nie odbiera, bo specjaliści są po pracy. No tak. Trudno ich y, za to winić, bo jakby też nie chcę, żeby wiesz, te osoby odbierały po swojej pracy. Po pracy odpoczywamy. Mhm. Ale, jest tu taki tip, Sandra, to dlaczego nie masz nikogo, kto zrobi ci na przykład y, dyżur? A, ciekawe. I jesteśmy otwarci do 18. No. Na początku, nie powiem, bo team nie był zadowolony, że mm. będą siedzieli do 18, a mm. dziś myślę, może nie się kłócą, ale każdy czeka, żeby mógł sobie pospać, załatwić dentystę z rana albo cokolwiek innego, wiesz, że y, jest to win-win. Y, tak. Dobre dla klienta, bo klient może zadzwonić na infolinię wtedy, kiedy ma czas. Mm. Bo jeszcze otworzyliśmy infolinię dla klientów, A czyli to, nie to jest Ma też infolinie? ciekawe, Ma? nie? Jakby mamy infolinię, nie jest to bardzo drogie, gdzie klient może zadzwonić. Ale w i... Chinach jest ta infolinia, czy w Nie, w Polsce, Polsce. tak. Okay. I może się przyłączyć od razu do działu, do którego chce. Bo zdarzało się na przykład, że ktoś miał urlop. Wcześniej na naszej stronie internetowej mieliśmy numery do specjalistów i potem klient... Finalnie do, docierał do mnie i mówił: Do Was się nie idzie dzwonić, bo okazało się, że wybierał najpierw specjalistę, wiesz, były zdjęcia, więc ten. Mhm. Wybiera, ten jest na przykład na przerwie, ten jest na urlopie, ten dzisiaj coś tam. I potem jest: Do, do Was się nie idzie dzwonić. A kiedy mamy infolinię, to klient się zawsze dodzwoni. A, to jest A po 15 dodzwoni się do osoby, która ma dyżur. Ja nawet wiem z własnego doświadczenia, że czasami zdarzało mi się gdzieś zadzwonić i się odbijałam od ściany, hmm? a potem dopiero gdzieś ktoś z innego działa. a to nie było infolinię. Infolinia, ale jest super. A to ci, no, to tak. ciekawe po. Zobacz, pomysły. że też zostajesz jako klient z interpretacją własną, która tak. nie działa na korzyść danej firmy. Nie, bo już się frustrujesz, tak. jeden, drugi, trzeci, czwarty no, Mają numery telefonu, nikt tak. nie, odbiera. nie odbiera. A ich jest tam czasami nawet, wiesz. Z, tak, z tak, 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 tak. U nas szeci, też było. Numerów, u nas też tak było. było. A teraz macie tylko jeden. Infolinię? I dozwaniasz się do osoby, która ma dyżur. Oczywiście, nasi specjaliści mają swoje numery telefonu, więc tak. jeśli on jest później opiekunem klienta, to on jest dedykowanym opiekunem klienta. On wie, co się dzieje w danym zleceniu. Mhm. Tak? I to jest też istotne dla naszego klienta, że on o każdej porze dnia i nocy może zadzwonić do naszego specjalisty i się dowiedzieć, co się u niego dzieje. Ba, my sami wychodzimy z założenia, że klient nie powinien dopytywać. Więc my mówimy, na jakim etapie jesteśmy w zleceniu? A sami wychodzicie tak, z tym. No tak, to super. że na przykład teraz w przyszłym tygodniu, proszę się spodziewać zdjęć z inspekcji poprodukcyjnej, dlaczego to robimy? Dlatego, że nam też zależy, żeby klient przygotował sobie czas na to, żeby sprawdzić te zdjęcia, bo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten towar wysłać. No to jest mój cel, tak? tak. Czyli ja swoją, ja swoją e, prowizję otrzymuję na sam końcu. Mhm. Na samym końcu, kiedy towar jest odprawiany w Polsce, nie biorę prowizji z góry. Ile się więc... trwa taki transport? Transport sam z Chin, wiesz, co, wcześniej było do miesiąca czasu. Teraz trzeba liczyć, bo ja mówię o pełnych kontenerach tak, do dwóch miesięcy. Dwóch miesięcy. Tak. Okay. Więc jakby samo zlecenie też trwa teraz dłużej, dlatego, że troszeczkę zaczęliśmy wymyślać procesy na procesy. Musimy się no. teraz zatrzymać jako firma, bo ja jak przyszłam e, do Loży i usłyszałam, co mogę zrobić, to ja chciałam w, wprowadzać wszystko na raz. No. I to było niesamowite, ale też widzę, e, widzę ogromny wzrost. Yy, nie tylko firmy, tak. jakby to jest moja wartość yy, złoży, że to jest też mój wzrost mentalny. Ja przybywając lepszymi od siebie, niejednokrotnie lepszymi od siebie, yy, uczę się od nich. Ich spostrzeżeń. To tak jak dziecko uczy się mhm. od rodziców, yy, i często jakby tak, jak reagowali rodzice, tak my w sobie znajdujemy te systemy, potem zaczynasz, jeśli ci przeszkadzają, mhm. z nimi walczyć. Tak, jakby pracow nie, pracować nad nimi. Bo chcesz coś zmienić, bo ci niewygodnie, bo to nie jesteś ty. I tak samo mam w Loży. Czyli ja, bo często my siadamy jako przedsiębiorcy do tych samych problemów, tak. tylko skala jest inna. No. Bo nie, jakby tak, albo w różnym momencie metarnia, mamy taki różny moment. Tak. T, ale tak naprawdę mogę się odnaleźć z historii, o których rozmawiamy przy śniadaniu, przy rumianku mhm. gdzie siadamy, wiesz, mamy swoje aktywności, więc też to jest ośmielające dla osób, które są na przykład bardziej skromne i potrzebują więcej czasu. Więc jak mamy Ech. swoje aktywności, to wtedy widzisz, że ktoś nie wiem, dostał z i, O i tu proszę wypikać Pamiętam cię, wiesz, na tej zasadzie, ale to tak buduje te relacje, bo uwielbiamy się śmiać, tak, tak. Jako, jako ludzie i uśmiech skraca dystans mm, masakrycznie, a jeżeli widzisz, że ktoś z tobą rozmawia i siadamy, siadamy, wiesz, to nie jest może jakiś yy, yy, duży stół, aczkolwiek siadamy jako loża i dokładamy stoliki, więc to też jest fajne mhm. dla mnie, bo zawsze ktoś przychodzi na śniadanie, dawaj do nas, dawaj do nas, nie, i siadamy i, i słyszysz od kogoś innego... Jedząc parówkę, na przykład wiesz jakieś śniadanie, jesz ja, ja jestem koneserem. Tak, parówkowym, tak. Ja uwielbiam jeść parówki. Więc y, siadamy, jemy i ktoś wychodzi z jakimś problemem, który u niego teraz zaistniał i albo ja mogę się z tym utożsamić, mhm. albo ja mogę, ja czy ktoś inny, powiedzieć, że już tam byłem. Słuchaj, mm. na pewno nie rób tak i tak, bo ja tak zrobiłem i stało się to i to, tak? Albo tak jak ja, miałam problem, że dzwonili do mnie klienci do was się nie idzie dzwonić. Mm -hmm. I się okazało, że no, no bo jak mają się dzwonić po 15? A mój klient dzwoni po 15, bo on najpierw poukładał to, co jest dla niego ważne, czyli swoją firmę. Ugaśnił pożary u siebie, mhm. rozłożył pracę u siebie, i dopiero później siada do tego, żeby skontaktować się z nami, jeżeli to nie jest palący temat. I wiesz, jeżeli ja pytam klienta, e, mówimy, informujemy klienta, w przyszłym tygodniu będzie QC do odebrania. Mhm. Czyli to jest e, zdjęcia z inspekcji poprodukcyjnej, która u nas jest w standardzie. Okay. E, robimy tak, żeby później nie było rozczarowania, że klient otwiera kontener? A tam coś nie tak. Tak. No, jakby całe szczęście mi się tak nie zdarzyło często. Raz mi się mhm. zdarzyło, ale usiadłam do tego. I tego też się jakby nauczyłam, że siadać do problemów, a nie udawać, że ich nie ma. Klient mnie odwiedził na targach, mhm. porozmawialiśmy o tym i to jest jeden z lepszych klientów dziś, bo on wie, że kiedy zdarza się fakap, up, a nam się też zdarza. No każdemu się zdarza. Słuchaj, nie? zdarzy się, że... Um... Że na przykład po wpłaceniu zaliczki dostawca, z którym jesteśmy umówieni, mam podpisany kontrakt, mm -hmm. mówi: Nie, sorry, w tej cenie jednak ci tego nie zrealizuję. Po Musisz dopłacić. Tak, okay. w Polsce mówisz: Idę do sądu. W Chinach co możesz zrobić? Oczywiście, że mogę iść do sądu. To będzie trwało, to będzie drogie, bo y, prawnicy w Chinach są bardzo drodzy. Ja nie mam czasu, na, nie chcę mi się na to energii no. poświęcać, więc szukam kogoś innego, kto mi zrobi to, czego oczekuje klient w cenie, której obiecałam klientowi. Mhm. I takie rzeczy też się zdarzają. Więc jakby dla mnie istotne jest to, co powiem. Jeżeli ja się z klientem na coś umawiam, to tak jest. Jeżeli ja klientowi mówię, że jeździmy na inspekcję poprodukcyjną, z której dostarczamy zdjęcia no, i wiem, że to problem. dla naszych klientów jest ważne, bo nie chcą się rozczarować na rampie, bo zostajesz z towarem w Polsce, kto, z którym nic nie możesz zrobić. I się na jest. niego długo czekało i teraz on już jest ten towar, i coś z nim jest nie tak. No to tak, wiadomo, to jest problem. To nie? jest najgorzej, bo no. co ja mogę zrobić z tym, yy, słuchaj, jeżeli ja zobaczę. To może być nawet odcień. Klient potrzebuje na przykład y, butelki do jakiejś butelki. Jakiejkolwiek. Jakiekolwiek. I on Aha. potrzebuje jakiś odcień. Niech to będzie Amber. Odcień Amber i nie może być żaden inny. I jedziemy na inspekcję i okazuje się, że ten odcień Amber on nie jest amber, tylko to jest totalny brąz, którego klient nie może, nie chce, bo jemu się nie podoba. Okay. To zdecydowanie dla mnie lepiej jest zrobić tą reklamację, kiedy towar jest w Chinach, kiedy jeszcze nie było transportu, nie było płaconego cła i VAT-u. Mm -hmm. I nie muszę odsyłać tego, więc nie ma dodatkowych kosztów. Więc wiesz, mogłabym na tym oszczędzić, y, to czyli to tego nie robić, tak. ale to jest złudna oszczędność. Trochę tak. Tak, bo to się wykrzaczy, prędzej czy później, coś się takiego wydarzy, że zostaniesz z towarem. Mieliśmy taką sytuację. Tak, że zostaliśmy? Tak, tak, zostaliśmy z towarem w Polsce. Bo... Możesz powiedzieć, co tak, to Tak, za tak, tak, tak. To były kominki, takie, które masz, to były kominki, no. w które dajesz. Krople dajesz. No. Pod spodem dajesz taki podgrzewacz i to ci, no, Taki, na święta, taki jak są czasami, Wiesz co aromat i... taki daje okay. w domu, bo, bo, te krople, ten olejek, który wlewasz, on ma jakiś zapach. Wlewasz tam wodę mm -hmm. i to pięknie to ci. Się i... Tak, 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 okay. tak. I my mieliśmy, i, my mieliśmy, ba, to nie była pierwsza współpraca z tym dostawcą. Zrobiliśmy ten sam temat. Klientowi bardzo zależało, żeby to Wyszło przed Chińskim Nowym Rokiem, więc było szybko, 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 szybko. A kiedy jest Chiński Nowy Rok? Zazwyczaj jest to przełom, stycz przełom stycznia, lutego okay. i wtedy całe Chiny nie pracują. To jest niesamowite, bo okay. wszyscy mają wolne. Wiesz, że tam nic nie załatwisz w Chinach. Niektórzy wracają wcześniej, niektórzy ciut później, ale nawet jeśli my jako firma wracamy ciut wcześniej, okay. to i tak nic nie załatwimy z produkcją, bo nasza fabryka albo firma, która im maluje ramy. Od Lamy, tak. przykładowo, nie, mhm. nie zaczęła jeszcze pracy, więc i tak czekamy. No. Tak? Miesiąc trzeba liczyć. No. I teraz szybko, szybko, bo musimy, bo klient musi mieć towar przed chińskim Nowym Rokiem. I dostajemy zdjęcia. I wiesz co zrobiliśmy? Za klienta zaakceptowaliśmy zdjęcia. Stwierdziliśmy, że na zdjęciu jest to samo. No. Dobra, bierzemy. Wysłaliśmy kominki i okazuje się, że nie, nie można. Porcelanowe czy Tak, tak. Wiesz co, one są e, tak, z porcelany, mhm. e, one są wypalane, a następnie e, jest porcelana na to nakładana. A, okay. I ten, e, to w środku, czyli m, to miejsce na podgrzewacz mhm. było na tyle mało, że nie dało rady włożyć e, podgrzewacza. Ten sam dostawca. No. Nie wiem, co tam to się wydarzyło. Oprębły. Tak, no wie, że wkładasz tam Miem, sobie. Ja wiem, wiem, i one były takie. Cały kontener sprzedaliśmy za złotówkę. Oczywiście, następny kontener zapłaciliśmy sami, i od dziś to było nam potrzebne do uszczelnienia tego procesu. Nie podejmujemy decyzji za klienta, bo moja interpretacja własna, a klienta interpretacja tego, czego on oczekuje, to mogą być dwa różne światy. Mhm. Ba, jeszcze interpretacja. Na przykład, dobrej jakości przez producenta, który coś produkuje, mhm. to będą trzy różne produkty. No, zgadza się. I przez to ja również też straciłam wcześniej wiele zleceń. Bo klient, który do mnie przychodzi, mówi: Potrzebujemy najlepszą jakość w najniższej cenie. Tego się nie da, dlatego że jakość generuje cenę. Tak. Więc ja odpowiadam: proszę mi powiedzieć, czym jest dla pana najlepsza jakość, mhm. bo dla mnie. Tak, mieliśmy z takimi namiotami. Leż... Czekaj, czekaj. Tak, mieliśmy z hamakami. Mnie ciekawi, jak zadałaś pytanie klientowi, czym jest dla ciebie no. ta jakość. No. Jakie odpowiedzi dostajesz? No bo to jest też ciekawe. To co na przykład ci odpowiadali? Patrz na to, że klient, no. jeśli przychodzi do ciebie, on już ma wyobrażenie czegoś. No. Czyli na przykład, jeżeli klient zaopatrywał się wcześniej w Polsce, to on. Kupował dany produkt w Polsce i to jest dla niego jest jedyna znaczy, jakość, najlepsza, bo tak mu powiedział jego sprzedawca, mm -hmm. która jest dostępna. Okay. I teraz, jeśli ja wracam z takim, ja idę do mojego dostawcy i mówię: Klient potrzebuje hamak w najlepszej jakości. To na tą najlepszą jakość wpływa wiele rzeczy. To jest gramatura pro, yy, materiału. to są komponenty, z których są zrobione nawet haczyki, gdzie zawieszasz linki, grubość liny yy, do tego hamaku. Wszystkie no, rzeczy, hamacach, co się tak, wiesz, tak, o normalnym hamaku, jakiego? tak? Okay. Wszystkie rzeczy wpływają na jakość. To wpływa na cenę. Tak. Jeżeli klient ma produkt, który kupował w Polsce, to dla niego, bo jemu sprzedawca tak powiedział, to jest jego okay. najlepsza jakość. Okej. Okay. Ale ja, ja jakby mm, nie mając próbki, idę do dostawcy, mówię, to musi być to, bo klient chce najlepszą jakość. Mhm. Dostawca do mnie wraca, wycenia mi e, produkt, się okazuje, że klient, e, feedback od klienta jest taki, za tyle to ja w Polsce kupuję. Oh. I kiedyś ja traciłam zlecenia. Bo ja się poddawałam, mówię, kurde, oszukują nas dostawcy w Chinach. Mhm. I wiesz, co trzeba było zrobić? Poprosić o klienta, poprosić klienta o sprecyzowanie najlepszej jakości w parametrach. Albo wysłać nam próbkę. Jak my dostaliśmy próbkę do Chin, bo no. tego zlecenia nie straciłam, do dziś mamy e, hamaki. No, super. <laughs> Także tego zlecenia, na tym zleceniu się nauczyliśmy, że nie istnieje coś takiego jak dobra jakość. Bo to jest interpretacja własna. Tak, zgadza się. No. Y, mówię o, o dobrej, oczywiście, że są super jakości, tak, ale kiedy klient nam wysłał próbkę do Chin i my tą próbkę dostarczyliśmy naszemu Naszemu sprzedawcy, który to produkował do fabryki, to oni to tak wycenili, że klient z miejsca kupił kontener i mówi: No to super, bo to była właśnie zguba, że ja zinterpretowałam najlepszą jakość czyli moim dobrem jest dobro klienta. Klient hmm. mówi: Najlepsza jakość. Ja idę do dostawcy, mówię: Najlepsza jakość. Okay. Dostawca wycenia, a on wie, jak można stworzyć najlepszą jakość. No tak. I jego najlepsza jakość, bo on widział mhm. różne jakości, może być całkowicie inna i na pewno tak będzie od jakości mojego klienta, którą on kupował od sprzedawcy w Polsce, który mu mówił, że to jest najlepsza mhm. jakość. No to ciekawe. No, było. także wyłożyliśmy się na tym. I do dzisiaj nam się zdarza, że na przykład zamawiamy coś i klient chce kolor fioletowy. Przykładowo. Mhm. I mój fioletowy i dostawcy fioletowy to są dwa różne mhm. kolory. I zdarza nam się, że przychodzi kolor fioletowy, i klient mówi: No nie, to ten fiolet, to on nie jest fioletowy. Ja chciałem taki bardziej fioletowy. On powinien być taki bardziej fioletowy. Mhm. Więc co robimy? Po, dziś, jakby, bo to też case, e, potrzebujemy e, numer Panton. Mi już nie interesuje, A. który Konkretnie kolor dla radzie, ciebie Tak, jest e, fioletowy, którym ty potrzebujesz, mhm. bo ja tego nie oceniam. Ja jestem twoim przedłużeniem w Chinach, ja muszę to zrozumieć. Ty mi mówisz, potrzebujesz kolor fioletowy, tak. ale kiedy ja powiem dostawcy kolor fioletowy, uwierz mi, że to co będzie inny niż, ty, kto, niż ten, który ty oczekujesz. Zanim przejdziemy do kolejnej części rozmowy, mam coś, co może cię zainteresować. Na kanale Przygody Przedsiębiorców od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00 publikujemy biznesowy update, czyli pełen konkretów, przegląd najważniejszych informacji ze świata przedsiębiorczości. Jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie sprawdź ten format. A teraz wracamy do pasjonującej rozmowy. A lubisz jakieś takie właśnie wyzwania u was? Na przykład miałaś jakąś taką rzecz zastanawiałaś się, czy wiesz, czy ten podjąć się tego importu, czy też nie, czy zrealizować to zlecenie, coś takiego odjechanego było coś? Masz coś takiego u siebie w CV gdzieś taką odjechaną rzecz, którą na przykład zrealizowałaś? Tak. Dawaj. Park rozrywki. Park rozrywki. Tak, park rozrywki. Do ja go... byłam przerażona. To no. polski. I Do ale Polski. się, zdecydowałaś się... E, Zdecydowaliśmy się, ale no. wtedy. Ja byłam przekonana, jakby postawiłam się gdzieś, że my nie jesteśmy gotowi na takie zlecenie. No. Duży, ba, park rozrywki. Klient, duży park rozrywki, to było chyba na 18 kontenerów, wow. klient dokupuje kolejne maszyny. Więc no. okazuje się, że to było dobre, klient na tym zarabia, więc wraca. Wykonaliśmy dobrze robotę, więc wraca do no. nas. I to jest też dla mnie takie potwierdzenie, że to, co robię, ma sens. A dużo czasu wam zajęło na przykład na... na znalezienie wiesz tych wszystkich elementów do tego parku rozrywki no bo to na pewno nie było tak że idziesz o bierzesz cały park rozrywki tylko musieliście pewnie poskładać to z jakichś różnych elementów gdzieś szukać tego długo dużo czasu wam to zajęło no bo ja na przykład nie mam pojęcia jak się importuje park rozrywki nie czy ty musisz do kilku dostawców się odezwać to poskładać zawsze tak robię zawsze tak to nie robisz. jest tak że yy... Biznes z Chinami nauczył mnie, no. że zawsze powinnam kontrolować, nawet jeżeli jestem pewna e, swojego procesu i dostawcy, mm -hmm. to ja jestem zawsze na sprawdzeniu. Okay. Dlatego, że nawet jeżeli ja się umawiam z danym dostawcą na coś, mm -hmm. to może zdarzyć się tak, że on ma nową osobę w firmie, która wdroży swoją interpretację własną okay. i klient straci. Nie okay. chcemy tego. Dlatego za każdym razem, jeżeli my mamy na przykład powtarzaną produkcję, mm -hmm. Gdzie klient oczekuje tej samej jakości, sprawdzamy, czy jakość jest ta sama wyprodukowanego produktu. Jeśli chodzi o szukanie, na przykład pod ten park rozrywki, szukanie dostawców, to my rozmawialiśmy z wieloma firmami, bo to nie jest tak, że przychodzę no. i mówię: Cześć, chcę kupić park rozrywki tak na 18 Właśnie, kontenerów, się, to weźmy wyglądało. to nie? No. My tam polecieliśmy, my z nimi rozmawialiśmy. Mm. My pokazaliśmy, czego potrzebuje klient, bo klient też musi mieć sprecyzowane, czego on potrzebuje, jakieś wymagania. Następne rzeczy: my możemy wziąć katalog od naszego dostawcy, pokazać klientowi, co jeszcze ma w ofercie. Więc poszerzamy okay. portfolio klienta. Klienci są nam za to wdzięczni, bo nawet jeżeli czegoś nie wiedzieli, że mogą, że mogą kupić. Coś im się podoba, nawet jeżeli nie tak? na teraz, to no. wiesz, w przyszłości mają plan na powiększenie i dokupują maszyny. Mhm. Więc y, znaleźliśmy dostawcę, też byśmy przerażeni, wiesz, to były duże kwoty. No, wyobrażam sobie, no park rozrywki. No, wiesz, zaczynamy od tego, że, że pomagamy na przykład sklepom, które są w e-commerce, y, się towarować. No. A ktoś ci przychodzi i mówi, słuchajcie, robimy duży projekt. Projekt będzie na za trzy lata, mhm. potrzebujemy park rozrywki. Mhm. I wtedy ja siadam i tak się kurczę, i mówię: kurczę, no nie dla nas, nie? Mm -hmm. Ale ta chęć sprawdzenia, do, Wynę, dobrego podejścia do tego, cięć, wiesz, tak. mamy czas, więc ja wiem, że nie ma szybko, szybko, tylko ja mogę się do tego przy, tak. przygotować, żeby też, wiesz, jakby nie spalić tego tematu, żeby nie było problemów później, że coś jest nie tak. My mówimy mm -hmm. o parku rozrywki, no. nie? Cieszę się, bo klient wraca. To, to był całkowity przypadek zbudowany na relacji. Wyobraź sobie, że zadzwoniła, ja byłam wtedy w Chinach, zadzwoniła hmm? do mnie kobieta, która powiedziała, że oni są oddelegowani do tego parku rozrywki, ale ona rozmawiała z dostawcami na Alibabie i hmm? boi się zaufać. Bo jak już kogoś wybiera, to zapalają mi się jakieś lampki ostrzegawcze, więc wolałaby, a w związku z tym, że jesteśmy na miejscu w Chinach, wolałaby z kogoś, kto jej. Kto będzie jej przedłużeniem i jej pomoże zabezpieczyć, bo to mówimy o dużych kwotach. No. I my ze, żeśmy sobie porozmawiały jak kobieta z kobietą. No tak jest najlepiej. Naprawdę. Ja ją zrozumiałam, ona mi powiedziała, z czym ona się mierzy. I ja rozumiem to, bo ja w innych aspektach życia też się z tym mierzę. Wiesz, jakby, że coś jest za duże. Y, strach jest normalnym, nieodłącznym naszym kompanem. Ale czy powinien nas paraliżować? Czasem tak jest. Ale jeżeli go y, przeskoczymy albo mimo strachu podejmujemy działania, wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które nas budują. Mhm. Nie? Podobno nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. W 99% też rozmową chyba. Tak. tak. Przynajmniej w mojej definicji. I też chęcią znalezienia y, wspólnego mianownika. Tak. Bo jeżeli siadamy do rozmowy tylko po to, żeby się bić, no, to, to, moment, to będziemy miały wojnę a nie zrozumienie i znalezienie jakiegoś wspólnego mhm. y, mianownika, rozwiązania tego, bo tak, masz problem i teraz co możesz z nim zrobić? Algo, bo, bo możesz, albo go możesz podnosić, że masz problem tak. i oscylować cały czas i ola boga, ola boga, mhm. albo możesz usiąść do rozwiązania i to jest najlepsze. Jeżeli problem się wysypał u twojego klienta i u ciebie, to ja nie chcę go pudrować, ja idę od razu do klienta i mówię, co się wydarzyło. I klient, klienci są wdzięczni. Dlaczego tak robię? Bo ja też chcę to wiedzieć. Mhm. Kiedy ja idę i współpracuję z kimś i coś nie wypali, to ja też chcę o tym wiedzieć. Mhm. I wtedy wiesz, ja mam też szans, y, mam szansę na to, żeby jakoś y, zadziałać, jeżeli potrzebuję towar. I na przykład zdarzyło się, mieliśmy taką sytuację, że towar y, był wyprodukowany, ale nie wyszedł. Dlaczego? Bo przyszła powódź i zalała towar. Był z metalu. Więc dostawca zmienił kartony, chciał nam dać ten towar do wysyłki, ale ja wiem, jakby on wyglądał przy otwarciu kontenera. To, no, to bym była sama rdza. Do kogo by były pretensje? Mój klient nie patrzy na to, że dostawca, ja podpisuję kontrakt z dostawcą. Mój klient podpisuje kontrakt ze mną, więc on ode mnie oczekuje, że ja zabezpieczę jego cel w Chinach. Jestem jego przedłużeniem, jestem jego zewnętrznym działem importu, więc wobec kogo powinnam być lojalna. Wobec klienta, tak. bo to on mi płaci. On jest moim pracodawcą. Na koniec dnia on nam płaci wynagrodzenie, przepraszam. Można, można się z tym nie zgadzać, ale to pozwolił, kiedy ja zaczęłam taką narrację wdrażać w zespole, bo mi się wydało, że, wydawało, że to jest logiczne. Mhm. Ale kiedy zaczynam to mówić w zespole w Chinach, który jest lojalny wobec tak. dostawcy, bo on, dostawca jest również Chińczykiem, mhm. ale to nie dostawca nam płaci. Tylko nasz klient. Tak. To zmieniło mi całkowicie podejście, i wtedy mój zespół zaczął na, re na reklamację patrzeć na zasadzie, to trzeba naprawić, a nie wyślimy, a potem się będziemy martwić. A też mi się tak zdarzało na samym początku naszej drogi. Mhm. Więc kiedy, wiesz, kiedy dawałam, jakby, bo to jest cały czas droga. Ja już dziś mam takie procesy, że takie rzeczy się nie zdarzają. Nie wysyłamy towaru, którego klient, nie ja. No? E, nie zaakceptuję Tak musi być akceptacja ze strony klienta. I takie rzeczy trzeba korygować. Tak. bo to, że mi się coś wydaje, czyli ja mam jakąś wizję, strategię tak. na moją firmę, to nie znaczy, że mój team, szczególnie kiedy masz firmę międzynarodową, myśli tak samo. myśli tymi samymi kategoriami, co ty, bo my patrzymy na to, że to jest team w innym kraju. No właśnie. całkowicie inaczej czyli to są te różnice. Tak, kulturowe, różnice kulturowe plus interpretacja własna zmiksuj to mhm. No. A jest dla ciebie na przykład coś takiego w Chinach, z czym ty kompletnie nie... Albo czegoś nie lubisz, albo się z tym nie zgadzasz, ale wiadomo, że musisz z tym funkcjonować, bo tam mieszkasz. Jest jakaś taka rzecz, czy generalnie nie ma takiej? Wiesz co, na samym początku może nie, że czegoś nie lubię. Ja jestem prochińska, dlatego że Chiny mi duży dały. No. I nie, że czegoś nie lubię, ale musiał, musiałam wyjść ze strefy komfortu, czyli... Okay. Y Spędzanie razem czasu, na przykład granie w Bamingtona z pracownikami, który szef to robi. Okay, ale... Przeciąganie Liny czu, z czu pracownikami. Bardzo... To było dla mnie wyjście ze strefy komfortu. Jakby, no. y w związku z tym, że jestem szefem z przypadku, miałam jakieś wyobrażenie szefa, którego ja kiedyś miałam, mm -hmm. on był niedostępny. Ja jakby... to wspominałaś, że miałaś kiedyś właśnie takie chyba podziały też mm -hmm, nie? Tak mm -hmm, bardzo mm -hmm. w firmie i teraz tak. zmieniliście to. Tak, mm -hmm. zmieniłam to. Jakby ja, nie, ja chcę być liderem, a nie szefem. Mm -hmm. Bo ja nie chcę już y, inaczej. Chcę mieć koło siebie tym, który pomoże mi iść w stronę, którą sobie razem ustalimy. Mhm. Tak. Nie potrzebuję być najmądrzejsza w pokoju. Czyli błędy akceptujesz. Tak, muszę. To znaczy. Dzięki temu się rozwijam. Czyli pięknie wracamy do początku, czyli jak mówiłaś o tym kole zębatym i my mówimy, bo my jesteśmy relacyjne i też tak lubimy budować. I znowu wracam do tego budowania i do tych relacji. Czyli gdziekolwiek by nie było, to jest. Jednak to ważne, żeby z ludźmi mieć relacje i to jak najlepsze, tak naprawdę, nie? Powiem ci więcej, tego nauczyły mnie Chiny. O. W Chinach zauważyłam, że konkurencja siebie nie, zwalczy, nie zwalcza, mm -hmm. tylko ze sobą współpracuje. O, widzisz, to dlatego masz taką umiejętność, że bardziej wolisz wyjść i, pro ja i współpracować. Ja tego nie mogłam zrozumieć, dlatego że mój przekaz wcześniejszy, jakby ten, który miałam, był taki, że z konkurencją należy walczyć. Mm -hmm. Ale jeżeli ja coś mam i konkurencja coś ma, możemy się tym wymienić to ja zyskuję i on na każdej w każdej sferze tort jest na tyle duży mhm. że możesz odkroić swój kawałek dla siebie znajdzie się dla siebie miejsce dla każdego miejsca. Mhm. Więc po co ci cały tort dla siebie zemdli w mojej ocenie. Mhm. Lepiej mieć tą konkurencję bo ona dodaje smaku. Ona dodaje tego że to by się chce no tak. stawać codziennie i iść po swoje. Mhm. Patrząc na to czym się właśnie zajmujesz yy, jak już rozmawialiśmy nawet wcześniej yy, i nawiązałyśmy też i do kobiet, i do mężczyzn, i do ogólnie bi biznesu, i o tych podziałach też wspomniałaś podczas rozmowy. To czy według ciebie biznes ma płeć? Nie ma. Nie ma. Dziś jesteśmy w innym, e, jako świat, w innym miejscu. Dokładnie. I jakby powinniśmy robić to, co kochamy. Dla mnie, co jest ważne w biznesie, to żebyś znalazł tam siebie, swoją pasję, swój Dokładnie. cel. Znajdź swój cel długoterminowy, zapytaj siebie, czy będziesz tam szczęśliwy, i to rób obojętnie, czy miałbyś. Piec chleb, czy miałbyś bawić się stalą, czy nie wiem, być pilotem. No tak. Bo ty Tyle. też uwielbiasz to, co robisz. Tak, tak. Ja mogę powiedzieć, że jest to dla mnie taka machina, która sama się nakręca. Im więcej mm -hmm. robię, czyli im więcej się uczę, tym bardziej y, to lubię. Jak Uwielbiam patrzeć, to, co robię. Jest, jest, jest to pewnie ciężka i trudna na swój ja, sposób. Branża, który biznes nie ale, jest? Który tak? biznes nie jest, tak. ale czasami można na to spojrzeć z tej strony, że <coughs> kobieta zajmuje się takim. Okej. Okay. Takim czymś, nie? Typu A dlaczego jak nie? Import. A Jakby dlaczego nie? nie? Albo... Jakby, wiesz, to tak jakbyśmy miały porozmawiać o tym, że kobieta musi nosić sukienki. Dokładnie. Ale no? jeżeli nie chce, to dlaczego no. miałabym? No. Tak? Jeżeli no. dobrze się czuje w spodniach. Tak. Kurczę, mamy jedno życie i to jest taka, taka błahostka. My powinniśmy być szczęśliwi w tym życiu. No. Obojętnie, tak czego byśmy nie robili. I nie powinniśmy tworzyć żadnych podziałów. Każdy nie, absolutnie. Każdy to, co chce i żeby to było spójne z nim. Mhm. Sandra, ja Ci bardzo dziękuję. Wiem, że y, będziesz już jutro wylatywać. Tak. Więc y, naprawdę się cieszę na tą rozmowę. Ja również. Y, I mam nadzieję, że będzie się też miło oglądało. I naprawdę bardzo dziękuję Ci za, za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję.